Witam Państwa bardzo serdecznie, mówię Piotr Arłukowicz, polski kurs Blendera. To co chciałem teraz rozpocząć, to jest seria poświęcona tworzeniu gier w Blenderze. Pamiętamy, że mamy Blendera, który jest naszym ulubionym programem. Jeżeli wybierzemy z górnej belki małe menu, które nazywa się domyślnie Blender Render lub niektórzy mogą mieć już Cycles Render, to wybieramy sobie z tego Blender Game. I to jest silnik do robienia gier. Widzimy też, że zmieniają się pewne panele, które służą do ustawiania ustawień tego silnika. No a gdybyśmy chcieli zobaczyć troszeczkę więcej informacji na temat tego, czym jest to BGE lub ten Blender Game Engine, BGE po polsku, to należałoby sięgnąć po prostu do Google'a. A więc wpiszę tutaj coś takiego jak Blender Game Engine. Zresztą mam to już tutaj wybrane i znajdujemy od razu pierwsze wystąpienie Introduction, Blender Manual, więc wejdziemy tam i znajdziemy informacje o Game Engine. Można sobie poczytać te wszystkie strony. Jest tutaj także screen z gry, która została zrobiona bardzo dawno temu, w czasach, kiedy powstawał pierwszy film w Blenderze. Znaczy, to był drugi film, Big Bang Bunny, i w oparciu o ten film powstała gra z bohaterami z tego filmu. Można go sobie znaleźć na YouTubie. Niestety ta gra już teraz w Blenderze nie będzie działała, ponieważ Blender wyewoluował zbyt mocno i przestał być zgodny z tymi starymi formatami plików. Tak czy inaczej, mamy tutaj zestaw informacji o samym Blender Game Engine. Mamy tutaj o Game Logic troszeczkę napisane. Mamy troszeczkę o innych rzeczach. Jest tu sporo informacji. Gdyby ktoś chciał poszukać wiedzy, zawsze warto zajrzeć do manuala. A tymczasem wróćmy do Blendera i pokażę może, w jaki sposób można byłoby taką grę rozpocząć. Po to, aby zrobić grę, wystarczy tylko ustawić Blendera w tryb Blender Game, a następnie wcisnąć klawisz, który macie na klawiaturze, który nazywa się P od Play. I w tym momencie mamy od razu rozpoczętą, uruchomioną grę. Widać również, że znikł mi kursor myszy i w zasadzie Blender wydaje się zawieszony. A to dlatego, że teraz właśnie działa silnik gier, w którym niczego jeszcze nie zdefiniowałem. Po wyjściu z tego silnika wszystko wraca do normy. Aby wyjść, należy wcisnąć klawisz Escape. Escape wraca do wyjścia, no chyba, że przedefiniujemy sobie ten klawisz, wtedy mamy problem. Tak czy inaczej, to był silnik gier i po tej smutnej, krótkiej prezentacji zapraszam do dalszego ciągu tutoriali, w których rozpoczniemy od poznawania poszczególnych elementów ekranu, który nazywa się Game Logic. Zatem zapraszam dalej, no i już wkrótce do zobaczenia.